Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir i ponownie witam w naszej krypcie 406. Moi drodzy, dzisiaj opowiem wam historię o krypcie numer 11, jednej z bardziej porąbanych eksperymentów, które tam się odbywały, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym wam też powiedzieć, właściwie zapytać się was, czy wiecie, co to jest zegar zagłady? Jeśli wiecie, to gratuluję wiedzy i zainteresowania tym tematem. Jeśli nie wiecie, to śpieszę z udzieleniem od... Lel, pierwszy raz Feral Ghule mnie zaatakowały. No dobra, niech podjeżdżają. Zatem, co to jest zegar zagłady? Słuchajcie, jest to zegar, który powstał w 1947 roku i określa on, to taki symboliczny zegar jest, wiadomo, ale określa on, jak blisko ludzkość znajduje się od zagłady. Się fajnie rozpadają. Okej, ale promieniowanie mi, kurde, wzrasta. Okej. I określa on symbolicznie, jak blisko ludzkość znajduje się od zagłady. Godzina 12, to jest godzina, właściwie północ. Jest tą godziną, w której następuje apokalipsa. Dlaczego w ogóle wspominam o tym zegarze? Dlatego, że w trailerze do Fallouta 3 ten zegar się znajduje... Jest on tam pokazany. Poza tym łączy się on również z naszą tutaj grą, jakby, no cóż, jednak doszło już do tej zagłady, więc zegar pokazał godzinę równo północ. I słuchajcie, w momencie, w którym zegar jakby został stworzony, bądź no, powstał, pokazywał 7 minut do północy i od tego czasu jakby to była pozycja jego wyjściowa. Od tego czasu był przesuwany w przód bądź w tył, w zależności od tego, jak blisko ludzkość znajdowała się od zagłady, bądź jak daleko się od niej znajdowała. I dla tych, którzy są zainteresowani, w tym momencie zegar pokazuje za 3 północ, czyli jesteśmy 3 minuty od kompletnej zagłady naszego świata. I jak to jest... Z tym zegarem, jak on tam jest ustawiany? Jest to symboliczny zegar, więc on jest po prostu przestawiany przez... żeby was nie skłamać, to sobie tutaj znajdę. Prowadzony jest przez zarząd Bulletin of Atomic Scientist na Uniwersytecie Chicagowskim. Więc jest to takie, wiecie, symboliczne przesuwanie zegara, ale jest to bardzo fajna taka, wiecie, atrakcja dla ludzi, którzy, powiedzmy, lubią jakieś tam tego typu rzeczy. Więc jeżeli chodzi o to, jak się przesuwały wskazówki zegara, to podam wam dwie daty. W 1953 roku zegar pokazywał za 2 północ, czyli byliśmy, to jest ta data, w której najbliżej byliśmy końca świata w historii, według oczywiście tego zarządu. Co się wtedy działo? No cóż, moi drodzy, w ciągu 9 miesięcy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testują broń termojądrową i to wydarzenie według tego zarządu było tym, wiecie, tym najważniejszym wydarzeniem, tym takim wydarzeniem, które było jakby najbliżej do końca świata. Natomiast w 1991 roku, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na rok przed moim przyjściem na świat, byliśmy najdalej w historii od końca świata. To było 17 minut do północy. I
co się wtedy wydarzyło? USA i ZSRR podpisują START 1. I zaraz wam powiem, co to jest. Jest to pierwszy z układów o redukcji zbrojeń strategicznych zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Więc wtedy właśnie stwierdzone zostało, że to zegar będzie plus 7 minut dodatkowych. Jeszcze wcześniej były upadek muru berlińskiego plus 4 minuty i traktat o eliminacji broni nuklearnej średniego zasięgu plus 3 minuty. W sumie dało nam to plus 17, znaczy dało nam to 17 minut do zagłady. Obecnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jesteśmy 3 minuty od zagłady. Jest według zegara zagłady jest 11:57. Jest to związane z brakiem kontroli, według właśnie tamtego zarządu, brak kontroli nad zapasami broni jądrowej plus napięcie związane z tym, co się dzieje na Ukrainie, doprowadziło do takiej sytuacji, że zostały nam 3 minuty do końca świata. Z jednej strony ciekawi mnie, z jednej strony chciałbym zobaczyć, czy jeżeli faktycznie nastąpiłby koniec świata, to czy ktoś byłby na tyle... Czy w tym zarządzie jest taki troll, który przesunąłby ten zegar na tą 12? Czy też każdy miałby go w głębokim poważaniu? Szczerze powiedziawszy, gdyby chyba taka sytuacja się wydarzyła i wiedziałbym, że i tak już się nic więcej nie stanie, to dla potomnych przekręciłbym ten zegar równo na godzinę 12, bo jeżeli znaleźliby, a w prasie, wiecie, dla późniejszych pokoleń, czy dla, na przykład, powiedzmy, odkrywców z innych planet, to znalezienie informacji na temat tego zegara i znalezienie samego tego zegara byłoby jasną wskazówką do tego, co się stało. Jest to teoretycznie bardzo symboliczny ten zegar, ale wiecie, z jednej strony takie przesuwanie go daje pewne symboliczne, ponownie zaznaczam, wyobrażenie tego, co się dzieje w świecie tym, powiedzmy, atomowym, tak? I moim zdaniem jest to bardzo taka bardzo fajna ciekawostka, która no wpływa tutaj sobie na nasz świat. Również, tak jak mówię, łączy się ze światem przedstawionym w Falloutie. Ten zegar jest widoczny właśnie na trailerze do Fallouta 3. I jest to fajny motyw, naprawdę bardzo fajny, fajny motyw. Jakby, tak jak mówię, zegar zagłady. Chciałbym, serio mówię wam, że gdyby powstały kolejne Fallouty, to chciałbym go kiedyś zobaczyć. Właśnie w Falloutie, że on jest na przykład na, nie wiem, minutę przed zagładą, tak? Wiecie, ten konflikt z Chińczykami, który tam się odbywał i tak dalej. I że właśnie ten zegar, przychodzimy i ten zegar widać, że jest, wskazóweczka jest minutę przed katastrofą. I powiedzmy datę, że ostatnie uaktualnienie zegara było na przykład 22 października tam tysiąc któregoś roku, kiedy ta cała wojna się rozpoczęła. Nie, to było 2000 któryś, nie pamiętam. To straszne w sumie z jednej strony. No ale że ta wojna właśnie na dzień przed tą wojną nuklearną było ostatnie uaktualnienie zegara. Dla mnie byłby to naprawdę mega smaczek. Jak widzicie, krypta się również bardzo mocno rozrosła, mam sporo godzin już przegranych i swoją drogą przejdziemy sobie jeszcze do odpakowań. A, mam Mr. Handy'ego, to nie pokazywałem, Mr. Handy, on mi się tu pojawił z zadania, tak jak powiedziałem, nie kupuję żadnych trzynek, nie mam zamiaru ich kupować, wszystko co się pojawia ma się pojawić po prostu z gry, bo daje, dla mnie jest budujące to klimat. Nawet nie chodzi o to teraz w tym momencie o kasę, tylko o to, że samo zdobywanie tych skrzynek, tych Mr. Handy i tak dalej jest fajne. Nie psuje, moim zdaniem nie psuje tak zabawy, kiedy kupujemy sobie x skrzynek na sam start i już po prostu mamy wszystko co najlepsze i tak naprawdę dalej to budowa tej krypty to polega na, po prostu na przeklikiwaniu kolejnych etapów.
tylko właśnie takie powoli, spokojne osiąganie różnych rzeczy. Zatem mamy cztery paczuszki do otwarcia. Właściwie trzy paczuszki Mr. Handy, bo również miałem drugiego Mr. Handy'ego z zadania, co mogliście widzieć na Facebooku. Mam kolejne zadanie na kolejną skrzyneczkę, muszę dostarczyć 12 dzieci do krypty. Jest to proste zadanie do zrobienia, nie chcę go robić za szybko, dlatego że krypta już ma 44 mieszkańców, a nie wszyscy są uzbrojeni tak, jakbym sobie tego życzył, dlatego jak możecie zauważyć, obecnie jest tutaj spora ekipa, która wyruszyła na poszukiwania najróżniejszego uzbrojenia i oni mają za zadanie właśnie uzbroić moją kryptę. Jak widzicie, tutaj troszeczkę już przeskoczyłem tych zadań, dlatego że one są praktycznie takie same. Pójdź, wybij, pogadaj, wróć, pójdź, wybij, pogadaj, wróć. I stwierdziłem, że w sumie one trwają tak długo, że... A i tak każdy z was, jeżeli będzie chciał sobie pograć w Fallouta, to sobie może to sam zrobić, więc stwierdziłem, że po prostu idę dalej i nie będę nagrywał każdego tego zadania, bo po prostu nie ma to sensu. Jak jakieś zadanie się pojawi, to będziemy robić. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do głównego... Właściwie nie przechodzimy, jeszcze skrzyneczki. Właściwie jeszcze pudełeczka śniadaniowe. Co my tu mamy? Śmieci, kapsle 100, Radaway 1, pistolet, no się przyda. I tu będzie... O, Power Armor, T-51D. To jest pancerz Bractwa Stali, o ile się nie mylę. Bardzo fajnie, będę miał dla ekipy poszukiwawczej. Woda. Strzelba. Kamera ze śmieci, 100 kapsli i 500 kapsli. No, nie powiem, żebym był jakoś zachwycony tam tym pudełkiem, no ale też nie. Na dzień dobry mamy jakieś śmieciuszki, dalej woda, scope 44, słabo, strasznie, 100 kapsli i 500 kapsli, również słabo. No i Mr. Handy, wypakujemy sobie Mr. Handy'ego. Always pleasure to serve you. Ciekawe, czy mi się pojawi druga paczuszka z Mr. Handym. Nie, nie pojawiła się. Dobra, ale gdzie on też... A, on będzie tu na zewnątrz, tak, tak jest. On jest tu na zewnątrz. Przypiszemy go do tego piętra. I to jest bardzo fajne w tym momencie, dlatego że jeden Mr. Handy będzie zbierał prąd, który tu się będzie pojawiał. Natomiast drugi będzie zbierał jedzenie, wodę. I w tym momencie ja praktycznie nie muszę się już zajmować zbieraniem tych rzeczy. Mogę spokojnie wyjść na tydzień czasu z krypty i tak naprawdę ta krypta będzie funkcjonować. Tak, dzięki temu, że Mr. Handy sobie tutaj będzie sobie radził. Dobra, tu szybko przerzucimy na górę ludzi. Niech oni się zajmą tymi radrołczami. Czy tu jest jakieś uzbrojenie? Tak, każdy ma tu jakieś uzbrojenie, oni są niepoubierani. T-51D Power Armor, tak jak mówię, dostanie go ekipa, która wyruszy na wyprawę. No tutaj te radroucze nie za bardzo mają jakiekolwiek szanse. 6-8. 6-8, 6-7. 6-7, dobra, to daj mu jej pistolet laserowy, chociaż właściwie... Pistolet laserowy mógł pójść tu dla niej. Tak, tak będziemy musieli zrobić. Ona go chyba dostała, nie? Kto go dostał? Ona. Ty dostaniesz 6-8, bo pierwszy pokój, który zawsze jest atakowany, to jest ten, więc oni tu muszą być najlepiej uzbrojeni, muszą być, wiecie, najcięższymi z najcięższych, bo jak ktoś będzie tu przychodził, to najpierw do nich. No, atakowanie krypto odbywa się po, że tak powiem, od lewej do prawej. Zawsze, bez różnicy, kiedy kto atakuje, to zawsze jest od lewej do prawej. I z każdym piętrem tak robią. Dobra, moi drodzy. Przechodzimy do krypty numer 11. I cóż to za krypta? Kryptę to można spotkać w Fallout New Vegas.
To jest taka podstawowa informacja, jeżeli ktoś posiada tą grę, to zachęcam do odwiedzin i poczytania o niej, bo jest walnięta równo. Ja tą kryptę miałem, no powiedzmy, przyjemność odwiedzić. Z przyzwyczajenia, kurde, klikam. Dobra, miałem przyjemność tą kryptę odwiedzić, bądź też nieprzyjemność, zależy jak na to chcemy patrzeć. I tak. Rezydencja. Czasem mi się ostatnio bugują te, kurde, podpowiedzi. I tak, znajduje się ona na pustyni Mojave. I była to krypta, jedna z wielu krypt eksperymentalnych. I cóż, rolą tej krypty, badania, które tam były prowadzone, eksperyment, który właściwie się tam odbywał, był eksperymentem mającym zbadać gotowość ludzi do poświęceń. Jakby to brzmiało, no ktoś by sobie mógł pomyśleć, no dobra, czyli co, coś się powiedzmy psuje, to ktoś musi gdzieś tam wejść i tak dalej, tak, i tak dalej, czyli ludzie muszą sobie pomagać, bo na przykład mają trudno jest w tej krypcie przeżyć, powiedzmy, i tak dalej. No cóż, dla VaultTechu byłoby to za proste, zdecydowanie za proste. I niestety raz do roku jedna osoba, akurat się odpalił quest, Olgeła, proszę bardzo, Olgeła coś idzie zrobić. Co roku jedna osoba musiała poświęcić swoje życie dla krypty, no, dla krypty jej mieszkańców, tak? Kim właściwie, jak wybierana była ta osoba? No cóż, kim była ta osoba, która musiała poświęcić życie? No cóż, tą osobą był nadzorca. I raz do roku wybierano nowego nadzorcę. I wiadomo było, że ten nadzorca na pewno zginie, tak? No bo on musiał się poświęcić. I co motywowało w ogóle ludzi do tego, że tak, wiecie, no, ginęli, tak? Ktoś nie stwierdził, że a pierdzielę ten interes, nie wejdę tam. No cóż, każdy nadzorca, który został wybrany, dostawał kod do komputera nadzorcy, jakby był przekazywany, i dowiadywał się, że jeżeli nie poświęci swojego życia, nie zejdzie do komnaty ofiarnej, to komputer sterujący kryptą zabije wszystkich mieszkańców. Takie było umotywowanie tego, że jeżeli ty jeden sam nie zginiesz, to zginiecie wszyscy. Tak komputer miał teoretycznie zadanie. Przed samą śmiercią ta osoba była informowana, że poświęcił się dla dobra wszystkich, dzięki niemu nie zginie nikt więcej i w ogóle, że jest świetnym przykładem dla innych, i to takie trochę na otarcie łez. I z historią tej krypty wiąże się pewno taka, no, sytuacja bardzo, bardzo dramatyczna, dlatego że były tam trzy bloki, trzy jakby ugrupowania. Było ugrupowanie bloku sprawiedliwości, ugrupowanie był blok sprawiedliwości, jeszcze dwa inne bloki były, i pewnego razu właśnie przywódca tego najsilniejszego bloku, właśnie bloku sprawiedliwości, stwierdził, że jedna z mieszkanek krypty ma świadczyć usługi seksualne dla właśnie tego najsilniejszego bloku, bo inaczej jej mąż zostanie nowym nadzorcą, czyli jakby, no, zostanie zabity, tak? Ta dziewczyna się zgodziła, chciała ratować męża. Tak czy siak, i tak jej mąż został wybrany tym nadzorcą, więc to, że ona tam poświęciła siebie tak naprawdę dla ratowania męża, no nic nie dało.
jej mąż i tak został tym nadzorcą. I ona stwierdziła, że ona będzie, ona i tak chce go uratować, postanowiła walczyć o jego życie. I to ona została nową nadzorczynią i postanowiła, że nowy nadzorca będzie wybierany losowo przez komputer. Już nie będzie, wiecie, takich jazd, że to ludzie sami wybierają, kto ma być kolejnym nadzorcą, bo jak widzicie, prowadziło to do pewnych patologii, że pewne ugrupowanie stało się silniejsze od innych i po prostu sobie zaczęło zarządzać po swojemu tą kryptą i wybierało tych, którzy byli, powiedzmy, niewygodni dla nich. Ona to postanowiła zmienić. Blok Sprawiedliwości, no wiecie, poczuł się zagrożony i tak dalej, więc doszło do walk wewnętrznych, bo bali się, że wiecie, utracą władzę i w ogóle. Więc postanowili dokonać zamachu na Katrin. W walkach zginęła większość mieszkańców krypty, więc wiecie, doszło do konkretnej rzezi w tej krypcie. Podobno przeżyło 5 osób, z czego 4 popełniły samobójstwo, kiedy dowiedziały się, że tak naprawdę nikt nie musiał w krypcie zginąć. I wcale się nie dziwię, wiecie, żyjecie pod ziemią, powiedzmy, przez, nie wiem, 150 lat. Co roku jest wybierany nadzorca. Jeżeli się pytacie, jak krypta miała przeżyć tyle lat, skoro co roku ktoś ginął, no to wiecie, tam byli mężczyźni i kobiety, więc dzieci się rodziły. No i kiedy właśnie kolejne ci ludzie się dowiadywali, że no, tak naprawdę ludzie ginęli na darmo, pozabijali się na darmo, no to no, psychika robi swoje, tak? Psychika już dalej robi swoje. Całym celem tej krypty, tego eksperymentu było pokazanie, że można się przeciwstawić systemowi. Takie, wiecie, to taki trochę eksperyment na zasadzie taki trochę anarchistyczny, że trzeba się przeciwstawić systemowi dla większego dobra. Trochę to nie pykło, no bo większość zginęła, a reszta popełniła samobójstwo. Co jednak, no, mamy pewne takie udowodnienie, że no, nawet jeśli system jest zły, to można go zmienić, tak? Że dla większego dobra, no, trzeba przestać poświęcać jednostki. Ale cóż, no... co do ostatniej osoby, według tutaj informacji, tożsamość ostatniej jest nieznana. No jest to trochę takie, wiecie, słaba opcja, bo w sumie fajnie byłoby poznać tą ostatnią osobę i, powiedzmy, porozmawiać z nią na ten temat, no ale nie mieliśmy takiej możliwości, została tą tajemniczą mieszkańcem bądź mieszkanką. Co właściwie... Czym groził komputer, że w jaki sposób komputer może zniszczyć życie w krypcie? No cóż, komputer groził, że jeżeli osoba nie zostanie wybrana, to odetnie dostęp do wody i jedzenia wszystkim mieszkańcom krypty. Wiecie, to jest jedna z tych podstawowych rzeczy, które ludzie najpierw zaspokajają, tak? Najpierw jest pożywienie, potem dom. To jest tak, pożywienie, mieszkanie, to znaczy dach nad głową, i potem dopiero są dalsze rzeczy typu, nie wiem, ubranie, dobra luksusowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, no, kiedy komputer im zagroził, że jak nie wybiorą kogoś, to po prostu odetnie im te podstawowe rzeczy właśnie jak jedzenie i woda. Trzeba pamiętać, że nie mogli opuścić krypty, no to ludzie postanowili po prostu poświęcać tam jedną osobę rocznie, tak? No cóż, no ktoś musi się poświęcić, żeby reszta przeżyła. No i niestety wytworzyła się właśnie taka patologia, że to ktoś wybierał. Nie było tego, że
ktoś został zawsze przymuszony do tego, żeby zginąć, tak? Więc jest to takie trochę patologiczne. No ale cóż, no jak się okazuje, wcale była to po prostu pusta groźba. I tak naprawdę nikt nie musiał zginąć. Także Krypta 11 moim zdaniem jest jedną z takich bardzo porąbanych krypt i jeden z takich eksperymentów na ludziach bardzo drastycznych. Pomijam badania genetyczne, gdzieś tam próby programowania ludzkiego mózgu i tak dalej, bo to nie jest aż tak obciążające psychikę, jak właśnie świadomość, że ludzie ginęli na darmo, tak? Wiecie, jeżeli mieszkacie w małej społeczności, to praktycznie wszyscy się znacie, prawda? Więc w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, że wy pośród tych, których powiedzmy lubicie, czy kochacie, czy kogoś, musicie wybrać kogoś, kto się poświęca, albo ktoś sam idzie i się poświęca. Znaczy, wybrać kogoś, kto się poświęca, to też taki trochę, kurde, patologia jest, że wybieracie kogoś, kto ma się poświęcić, nie? No ale ktoś, powiedzmy, wasi bliscy się poświęcają dla lepszego dobra, a potem nagle się okazuje, że wcale nie musieli tego robić, że mogli żyć. To jest taki strzał po prostu w psychikę, że naprawdę, no, można dostać od tego fioła. Niemniej jednak, to mówię, to jest bardzo... Krypta 11 jest taką kryptą, która mną dość mocno wstrząsnęła, kiedy grałem w Fallouta New Vegas. Są również inne krypty, które gdzieś tak mną wstrząsnęły. Jedna z krypt znajduje się w Stołecznych Pustkowiach. Do niej sobie też przejdziemy. Ta krypta też, nie pamiętam numeru, ale chyba 64. Tak mi się wydaje, że być może jest to krypta 64, ale nie dam sobie nic za to uciąć. Nawet nie wiem, czy dobry numer podałem. Nie, nawet nie ma takiej krypty. No, a w każdym razie może 68, bo tu jakaś jest krypta 68. Dobra, mniejsza. W każdym razie dojdziemy do niej na pewno. Numeru nie pamiętam, ale pamiętam, co tam się działo, jakie tam też chore, kurde, chore testy odstawiali. Kiedy podróżowałem właśnie i czytałem te wszystkie wiadomości od ludzi, które tam się znajdowały, że właśnie były wybory i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to po prostu, no sorry, ale łeb rozwalony, bo żeby nie mówić brzydko, bo naprawdę, no, to co Wojtek serwował ludziom, którzy myśleli, że wiecie, schodzą do krypty i że będą bezpieczni, tam przetrwają, przeżyją i być może zapłacili spore pieniądze za to, żeby przeżyć, a tu trafili do miejsca rodem z piekła, no to wiecie, tak trochę naprawdę, no, można zwątpić w ludzi, że takie testy, kurde, były prowadzone i w ogóle, no ale cóż. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Ostatnio powróciłem sobie do Fallouta 4. Stwierdzam, że gra mi się podoba, tak? No nie będę tutaj mówił, że nie podoba mi się czy coś. Gra mi się podoba, fajnie się gra, ale tak naprawdę, kurde, brakuje mi enklawy, tak? Brakuje mi możliwości spotkania z enklawą, więc... No, także brakuje mi gdzieś tam właśnie enklawy, która zawsze się gdzieś tam kręciła. Dobra, moi drodzy, w każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Tutaj raczej nic więcej się już nie będzie działo. Zresztą i tak dochodzimy już do pół godziny, więc... moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. W następnym omówimy sobie kryptę numer 12, czyli Necropolis, też bardzo... brzydkie zagranie ze strony Wojteku, jeśli chodzi o jej mieszkańców. Także moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować, zostawiać łapkę w górę bądź w dół, również komentować i co. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Na razie.